Cześć wszystkim, z tej strony Kaminskają Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj rozpoczniemy od informacji ze Stanów Zjednoczonych, bo tam duże zaskoczenie po wczorajszym spotkaniu Fedu. Ciekawe informacje płyną do nas za oceanu. Oprócz tego popatrzymy na Grayscale, który cały czas, cały czas zrzuca bitcoiny. No i zadamy sobie pytanie, kiedy tak naprawdę mogą oni skończyć zrzucać dla nas te bitcoiny, i jaki to ma wpływ na ETF, -y, a później na cenę bitcoina, suma summarum. Dużo też o altcoinach. Zawsze Was do końca trzymam z tymi altcoinami, no bo to są tematy, które Was w większości obchodzą, tak? Jakieś shitcoiny kupić, żeby zarobić razy 100, co najmniej razy 100, no bo mniej to tylko frajerzy zarabiają, wiadomo o co chodzi. I jeszcze kilka jakichś tam wątków, na przykład o Ethereum, o Daumaker, że na Solanę wchodzą i tak dalej, więc zostawcie dużo łapek w górę, zostawcie subskrypcję. No i przejdźmy do meritum. Natomiast zaczniemy, bo dzisiaj jeszcze ten materiał wleci na mój kanał, od Szybkiej przypominajki dla tych spóźniańskich, którzy na przykład dopiero teraz dowiedzieli się o tym wydarzeniu dzisiaj o godzinie 18, ja na trzeciego Sobieskiego 11 odbędzie się spotkanie Cashify, na którym będziecie mogli spotkać mnie kryptoblogera oraz kryptoinwestycje. Porozmawiamy sobie o kryptowalutach, będzie później czas na networking, na luźne rozmowy, więc jeżeli ktoś z was ma jeszcze dzisiaj czas i ochotę, no to wbijcie na to spotkanie, bo z tego co wiem, lista osób chyba już jest zakończona, albo prawie zakończona, tych, które mogą przyjść. Więc tam no, ponad setka ludzi prawdopodobnie z tego, co organizatorzy mi przekazali, będzie. Więc myślę, że ciekawe spotkanie tutaj na Śląsku w Katowicach nam się szykuje. Dobra, to tylko taka szybka przypominajka. No i zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Było wczoraj spotkanie Fedu, później była oczywiście konferencja, a potem takim oficjalnym ogłoszeniu. I czego się ciekawego dowiedzieliśmy? No, jest jedna główna rzecz, o której ja chcę powiedzieć. Fed spodziewa się, ma zamiar trzy razy jeszcze w tym roku przyciąć stopy procentowe. Mówimy tutaj o tej głównej, tak, stopie procentowej. Nie słyszeliśmy o tym wcześniej na poprzednich spotkaniach, a nagle tutaj wychodzi Jerome Powell i mówi, że trzy razy ta stopa ma być cięta jeszcze w tym roku. No, i pytajmy już dlaczego. A no, prawdopodobnie dlatego, że mamy, jak wiemy, rok elekcyjny, czyli nowy prezydent będzie wybierany, lub Joe Biden będzie jeszcze miał szansę na to, żeby tym prezydentem dalej zostać. Oprócz tego, bardzo tutaj optymistyczne wiadomości płyną od nich, bo mówią, że Expect oczekują wzrostu PKB z 1,4% na koniec tutaj grudnia, jakoś po angielsku to tak. Grudnia z 1,4 na 2,1. Także bardzo duża predykcja, taka pozytywna z ich strony. Tak? O 50%, że tak powiem, te oczekiwania swoje tutaj podwyższyli. No ale najważniejsza informacja no to tutaj właśnie stopy procentowe. I zobaczmy, jak na to rynki w Stanach zareagowały. Pompa na S&P, kolejne ATH wybite, procencik tutaj do góry. Pompa na indeksie Dow Jones, tutaj tak samo ponad 1% do przodu. I na Nazdachu też ponad 1,15% do góry. Więc rynek w Stanach zareagował na to pozytywnie. Najgorszym okazał się rynek kryptowalut, do którego teraz sobie przejdziemy. Odświeżmy tylko CoinGecko. 67 375 dolarów za jednego bitcoina, 7% do góry, Ethereum prawie 10% do góry. Najlepiej radzącymi sobie projektami jest główno Coinfloki, Acceler oraz Bitcoin Cash. A najgorzej, no tutaj optimizm render, ale minimalne jakieś spadki na tych projektach, więc nie patrzmy na to, no, wiecie, jeszcze 2-3 dni temu było na odwrót, tak? Czyli w najlepszych projektach były stablecoiny, bo one najmniej spadły, a w najgorszych cała reszta, czyli te wszystkie meme coiny i tak dalej, które ostatnio bardzo mocno rosły. No i co do wykresu Bitcoina. No to mieliśmy tutaj oczywiście tragedię, Bitcoin leci na 12 tysięcy dolarów. Koniec hossy. Kowalski powiedział, że rynek był przegrzany i mówiłem Wam, trzeba było realizować zyski, bo to już jest koniec. Szwajcar, który tam ze mną się trochę wykłócał na Twitterze, też mówił, że to już koniec. Bitcoin przebije 64 tysiące dolarów i już Armageddon lecimy na 50, na 40 tysięcy, a najlepiej to na 12 tysięcy, jak to Cap pomówił, na Bitcoin odbicie z 65 tysiąca dolarów. Teraz jesteśmy na poziomie powyżej 67 tysięcy dolarów. No według mnie, to jest moje osobiste zdanie, pewnie większość z Was się z nim zgadza, Mówienie o tym, że przed Halvingiem mamy koniec Hossy. Okej, okay, rozumiem, rynek może być inny. Hossa może teraz wyglądać całkowicie inaczej. Trzy miesiące trwała spoko, wystarczy. Kończymy zabawę, widzimy się znowu za 2-3 lata. Może, jeżeli rynek na to oczywiście pozwoli. Nie wprowadzą nam tutaj jakichś regulacji zabijających całkowicie rynek kryptowalut na świecie itd. No ale nie, no nie róbmy sobie jaj. Żeby teraz Hossa się skończyła, to jest naprawdę jakiś event. Patrząc na to, w jakim takim makrocyklu jesteśmy, no to nie wierzę w to, żeby teraz to już był koniec. Hosy. Korekty zdarzają się co hose. 20%, 30%, 40%. Napisałem o tym post na swoim Twitterze, może Wam go gdzieś tutaj wrzucę, jak ktoś jeszcze nie czytał, że ja też wolę, jak rynek rośnie tygodniami. Ja też wolę, jak moje portfolio jest zielone. Ja też wolę plusik przy moim portfolio, niż czerwonej kolory minus, ile to dzisiaj straciłem na swoim portfolio. Gorzej mi się patrzy na to, jak te cyfry tam, wiecie, no gubią się w oczach, niż jak one wzrastają. Natomiast podczas hossy, po takich rajdach, jak mieliśmy przez ostatnie dni, tygodnie, przychodzi ten moment ochłodzenia, i dla was, dla tych, którzy jeszcze na przykład zapomnieli wskoczyć w jakieś projekty, albo po prostu pociągi wam niektóre poodjeżdżały i dojechaliście na swoim rowerku do kolejnej stacji okazuje się, że on tam jeszcze stoi chwilę, czyli przyszła korekta, i możecie tam wskoczyć, to to jest okazja, żeby do tego pociągu wskoczyć i ten rower na razie zostawić. Ten rower wam się później przyda, jak ten wiecie, pociąg już tak naprawdę będzie zwalniał i już nie ma zamiaru ruszyć ponownie, jak przyjdzie Bessa, to wtedy będziecie mieli alternatywę jakąś. Natomiast teraz no, takie dipy ja przynajmniej wykorzystuję do tego, żeby jeszcze te stablecoiny, które mi zostały, doładować w rynek. To jest moje subiektywne zdanie, to nie jest porada inwestycyjna. Wy zrobicie z tym, co będziecie chcieli. I tyle. No Chyba nie będę Wam tutaj więcej o tym truł. Za niedługo halving na bitcoinie, więc dużo jeszcze rzeczy nam się może tutaj podziać. Idąc dalej. Grayscale, czyli temat, który chyba wrzuciłem na miniaturkę. Ogromne, ogromne odpływy. Ostatnie 3 dni bardzo duże odpływy z Grayscale'a. Bitcoiny o wartości 642 milionów dolarów odpłynęły z Grayscale'a 18 marca. Wczoraj 444 milionów dolarów. 20 marca 387 milionów dolarów w Bitcoinie odpłynęło z rynku, nie, nie chciałem powiedzieć odpłynęło z rynku krypto, tylko odpłynęło z Grayscale'a. Więc potężnej ilości ten Grayscale zrzucił. Kolejną informację przekazał nam prezes Grayscale'a. Powiedział, że opłaty, te prowizje w tym momencie, które płacone są przez klientów spadną po pewnym czasie. Jaki to jest czas można przeczytać na CNBC. Grayscale CEO powiedział, że opłaty na ich ETF-ie spadną po czasie, kiedy odpłynie z ich produktu 12 miliardów dolarów w Bitcoinie. Konkretna wartość. Pytanie brzmi, dlaczego akurat ta wartość? No tutaj tezy są różne. Podobno komuś tam, i jeszcze jednej firmie z Nowego Jorku, wiszą pewne pieniądze, więc muszą sobie tutaj zarobić odpowiednią ilość na FIS, żeby do tych spłat doprowadzić. Jakie prawdziwe fakty za tym stoją? No tego na razie nie wiemy. Jak wiecie lub też nie, no oni mają ponad przeciętne prowizje na swoim produkcie. BlackRock, Fidelity i cała masa tych innych ETF-ów mają albo zerowe w tym momencie te opłaty, albo bliskie zeru, naprawdę mikroskopijne w porównaniu do Grayscale. Oni się kiedyś tłumaczyli, że te wypłaty są na tak wysokim poziomie z racji tego, że inaczej by się to po prostu biznesowo nie spinało. Ciekawe jak na to patrzą pozostałe etf -y. Czy mają mniejsze koszty? Czy jadą w tym momencie po prostu na zerowym zysku, albo jeszcze dopłacają do tego interesu? Coś mi się w to wierzyć nie chce. Grayscale, jak wiemy, miał bardzo dużo opłat transakcyjnych, ponieważ ich produkt poprzedni, Grayscale Trust, był jedynym tak naprawdę tak dużym rozwiązaniem na rynku, więc te opłaty mogli sobie ustawiać wtedy większe. Teraz przyszła konkurencja, wolny rynek, wolny rynek. No i jak widać, konkurencja ich tutaj zjada pod tym względem opłaty transakcyjne są mniejsze, stąd też ludzie wybierają inne rozwiązania. Także wydaje mi się, że jeszcze ten odpływ od GrayScalea będziemy za niedługo widzieli. Co do Bitcoin Spot ETF-ów, no to mamy tutaj od Hodl 15 Capital informacje że niestety, ale przez ostatnie trzy dni sumarycznie to, co wpłynęło do ETF-ów i to, co z nich wypłynęło, głównie tutaj oczywiście mówimy o grayscale'u, dało nam sumarycznie większy outflow niż inflow do ETF-ów. Ostatnim razem taka sytuacja miała miejsce tutaj na początku, parę dni po wystartowaniu tych ETF-ów no i teraz ponownie trzy takie dość mocne, czerwone niestety świeczki tu mamy, jeżeli chodzi o te wartości. No dobra, tylko co z tym Bitcoinem, co z tym ETF-em? Czy to faktycznie ma jakiś wpływ teraz na cenę? KAO Kryptowaluty o ten taki dłuższy wątek, ja go Wam rzucałem w jednym z filmów, więc sobie do niego wróćcie, jeżeli będziecie chcieli. I teraz mamy świeże informacje. Środa była dniem, gdy etf -y zrzuciły na rynek 4000 bitcoinów. W poniedziałek ETF-y ponad 2000 bitcoinów, spadek ceny o 1,3%. We wtorek upłynęły ponad 5000 bitcoinów, spadek ceny o 8%. I w środę. Upłynili oni prawie 4000 bitcoinów, a cena bitcoina wzrosła o ponad 9%. Gdzie sens, gdzie logika? No przecież, jeżeli upłynnili taką kwotę i, wiecie, no porównamy sobie to gdzieś tam, no to powinien być spadek kolejny o jakieś 5% ceny bitcoina, a tu nagle mamy 10% wzrost. Trzeci dzień z rzędu na niekorzyść, bitcoin pomimo tego wzrósł z 62 000 do 67, w tym większość w trakcie działania ETF-ów. Pomimo zrzutu bitcoina przez ETF-y, cena poszła do góry. My, ogóry, jak to nazywa ulica KO, nadal jesteśmy siłą napędową rynku, a wpływ ETF-ów na cenę jest niższy niż się wydawało i sporo niższy niż nasz bezpośrednich inwestorów. Innymi słowy, hipoteza, że to my napędzamy rynek, a klienci ETF-ów podążają za narracją, się umacnia. Czyli gdy euforia ładują, gdy panika też panikują i spowalniają. To jest prawdziwe, prawdopodobnie to, co on napisał. A druga rzecz to, jeżeli Grayscale sprzedaje, to on tego prawdopodobnie nie zrzuca bezpośrednio na rynek. Możliwe, że dochodzi po prostu do wymiany między tymi ETF-ami, więc Grayscale tak naprawdę oddaje pozostałym ETF-om, no i oni jeszcze coś tam dokładają od siebie. Natomiast mogą to nie być aż takie pieniądze potężne, jeszcze jak nam się wydaje. I gdzieś tutaj ktoś skomentował w jakimś kolejnym wpisie. Pamiętajmy, że jest to maraton, a nie sprint. Tutaj twórca Hodl15 Capital tak to skomentował. Bardzo fajny w ogóle profil na Twitterze. Jeżeli chodzi o ETF-y, pokazywałem go już wam niejednokrotnie, więc polecam obserwować. No i tu jest takie statystyczne pokazanie, ile ETF-y różne posiadają jeszcze u bitcoina: 2,3% circulation supply, lub około 3%, jeżeli włączymy to w te bitcoiny, które już są zgubione na rynku. No także. Potężna, potężna ilość i zobaczymy za długo do jakie wartości oni będą mogli dociągnąć. Ile tych bitcoinów od nas ukradną. Ja im swojego nie oddaję, na razie przynajmniej. Za kilka miesięcy, za kilkanaście miesięcy porozmawiamy o tym temacie, natomiast na razie im swojego bitka nie oddaję. A kto ma jeszcze dużo bitcoinów? No oczywiście MicroStrategy. Dokonali oni zakupu ponownie bitcoina, 9 ponad bitcoinów dorzucili do swojego portfolio i posiadają teraz 214 tysięcy Bitcoinów na swoim koncie, przekraczając w ten sposób 1% całkowitej podaży Bitcoina. Wliczając, nie wliczając w to oczywiście tych straconych, mają już ponad 1% całkowitej poda podaży Bitcoina. Panu żeglarzowi też na razie swoich Bitcoinów nie oddaje. Idąc dalej, ostatnio był na kanale moim film o Nexo. Taka współpraca z nimi mała i zorganizowali oni jakiś czas temu petycję, gdzie chcą, aby Bitcoin miał swoje emoji. Chcą, żeby Bitcoin miał swoją minkę. Jak będziecie pisali, nie wiem, na Messengerze, na Whatsappie, z kimś na Signalu, to żebyście mogli właśnie wykorzystać te emoji Bitcoina. Jest tutaj petycja. Prawie 10 tysięcy podpisów jest tutaj zebrane, więc jeżeli chcecie wziąć w tym udział, żebyście mogli korzystać z tego Bitcoin emoji, to zostawię Wam link w opisie. Możecie się tutaj wpisać. Miejmy nadzieję, że coś takiego powstanie, bo to jest naprawdę taki fajny symbol, wiecie, no, nowej idei, nowej fali. Finansowej nowej fali pieniądza na świecie, myślę, że warto, żeby Bitcoin takie emoji miał. Skoro dolar ma, skoro euro ma, to dlaczego nie i bitek? Dobra, jak ktoś chciał kupić taniego bitcoina po 12 tysięcy dolarów, jak to mówił Kapo, to miał taką okazję. Na BitMEXie ktoś chyba po markecie sprzedał trochę za dużo bitcoinów. Na no racji jakiejś małej płynności, bitcoin zleciał tam do 10 tysięcy dolarów. To jest informacja sprzed jakichś tam dwóch dni, jako taka ciekawostka, natomiast. Uważajcie, uważajcie jak te zlecenia składacie po markecie. Jak czasem tam za dużo zer na koncie i klikniecie kup czy sprzedaj, no to możecie doprowadzić do naprawdę gwałtownej wyprzedaży lub podbicia ogromnego ceny. Chociaż w drugą stronę to przeważnie rzadziej się dzieje. Raczej te dumpy są większe niż te wzrosty, ale i tak bywa. Więc uważajcie po prostu jak składacie zlecenia, lepiej dwa razy popatrzeć, zastanowić się przez trzy sekundy dłużej niż no niestety, oddać swoje bitcoiny po 10 000 dolarów, jak średnia była 67. Dalej, co może tak naprawdę doprowadzić do wzrostów na rynku? Po pierwsze oczywiście ulica, o tym wiemy, tak? Ktoś mówi, że ulica to są ETF-y. No nie do końca się z tym zgodzę, być może w Stanach Zjednoczonych, natomiast pamiętajmy, że świat krypto na Stanach Zjednoczonych się nie kończy. Po drugie, no oczywiście świeży dopływ stablecoinów, bo to oznacza, że ktoś do tych firm, takich jak Circle, takich jak Tether Dorzuca te walizki dolarów, żeby oni mogli emitować tego stablecoina. No i tutaj na Bitcoin Menger, w ogóle fajny profil, taki prześmiewczy trochę, pokazał nam um, aggregated stablecoin cap, czyli zagregowaną ilość stablecoinów, i widzimy, że ta wartość cały czas, cały czas rośnie. Przebiliśmy w tym momencie 140 miliardów dolarów stablecoinów, które są dostępne na rynku, czyli USDT, USDC. BUSD jeszcze i tak dalej, i tak dalej, tych stablecoinów jeszcze trochę na rynku różnych jest do wyboru DAI na przykład No i ta wartość tutaj cały czas rośnie, więc ten świeży kapitał, który może doprowadzić do wzrostów Na rynku krypto on dopływa, no i takie korekty, tak jak teraz mieliśmy Tym nam nie przeszkodzą, takie jest moje cały czas zdanie Dobra Sprawa z ETR-kiem, bo eterek to też kwestia oczywiście ciekawa Oczekiwaliśmy ETF-u Na eterze. Pierwsze aplikacje, które SEC miał na swoim biurku, zostały odrzucone. Te terminy są poprzesowane teraz. No ale dochodzi do jakiegoś zamieszania wokół Ethera. Jak dobrze rozumiem, USA rozpoczęło jakieś dochodzenie w sprawie Ethereum, prawdopodobnie kolejna opcja, która ma za zadanie zablokować ETF. Chociaż informacje są niedostępne, to sam Ether mierzył się już z zarzutami dotyczącymi np. współpracy z Chinami, z dużą koncentracją minerów i nieprawidłowościami, jeżeli chodzi o ICO. No i teraz. Kolejny temat, no to że Ether może być traktowany jako security, bo w końcu jest tam yield. Yield oczywiście jest zbudowany na stake'u. Osoby, które stakeują Ethera, dostają yieldzik tam 4% w skali roku plus minus. No, i to może być traktowane jako token security. A Sekowi się oczywiście to nie podoba. Znaczy, bardziej się podobało Geremu w 2018 roku, nie? Jak tutaj mówił, że Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. Nie są Securities, to wtedy nie było problemu ale jak już teraz siedzi na stołku i minęło 6 lat, to nagle Ether może być Security, tylko na obronę Garego Genslera, tak, watch out, bronię Garego, w Etherze zmieniło się dużo. I przeszło z Proof of Work z takiej teorii bardziej zdecentralizowanej opcji na Proof of Stake, gdzie ta koncentracja kapitału no jest jakby nie patrzeć większa. Im więcej macie eterków, tym więcej teraz zarabiacie. Tak to wygląda, więc tutaj bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci. Więc rozumiem ten argument, że no tutaj pewne problemy się wydarzyły. Nawet chyba Charles Hoskinson ostatnio to skomentował: że Ethereum było fajne do momentu, kiedy było na Proof of Work. W momencie, kiedy przeszli na Proof of Stake, historia się usuwa całkowicie i zaczynamy nowy projekt. Zaczynamy Ethereum Proof of Stake. I to jest według Charsa całkowicie coś innego. Nie możemy za bardzo patrzeć na to, że Gary w 2018 roku mówił, że Ethereum jest spokojnie, nie jest security, bo dużo się zmieniło. Fundamentalnie Ethereum się zmieniło. To tak jakby no, w Bitcoinie doszło do zamiany z Proof of Work na Proof of Stake. Więc no, tutaj delikatnie SEG może mieć rację. Ja tego nie będę tutaj rozpatrywał, czy oni mają w 100% rację, czy też nie, ale jest to jakiś argument. Co do Etera, to jeszcze BlackRock tutaj przesłał po sieci Ethereum 100 milionów USDC. i Jakiś fundusz tutaj będą otwierali, więc BlackRock oprócz tego, że ma swój produkt w postaci Bitcoin Spot ETF-a, to jeszcze jakiś fundusz inwestycyjny na rynku krypto będą otwierać. Taka ciekawostka. Na Piotr Misiórek tutaj... Po tym, jak dzielny komisarz zagłosował finalnie za etapami na Bitcoina, trochę żałowałem, że już nie będę miał okazji wrzucić tego mema. Na szczęście coś tam zaczęli szeptać do Itylion, tak więc znowu mam okazję. Dziękujemy panu łysy z Seku. Mema nie będę czytał, każdy z was może sobie <laughs> przeczytać. Co do Piotra, to umówiliśmy się na nagranie w przyszłym tygodniu, więc jeżeli macie jakieś pytania do Piotrka, misiurka, Retarded Guru od jakiegoś czasu, to zadawajcie w komentarzach, nie na czacie, tylko w komentarzach pod tym filmem, po tym jak ta premiera się zakończy. Będziemy rozmawiać sobie o hostie, dlaczego ta hossa jest inna, o tym dlaczego Piotrek inwestuje w PP Coina i jakie tam projekciki ma na oku. Więc mam nadzieję, że jakieś alfy tutaj przedstawi Wam na kanale, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie je w komentarzach, postaram się wszystkie je zadać. I idąc dalej, oprócz dzisiejszego eventu w Katowicach, to 27 kwietnia mamy oczywiście KryptoSphere. Early Birds bilety powoli się kończą, więc jeżeli ktoś chce się jeszcze na nich załapać, to wchodzicie na Twitter KryptoSphere, 27 kwietnia Wrocław, a dzień przed będzie drugie spotkanie Czas Inwestora, 26 kwietnia od godziny 16 gdzieś do północy plus minus w Texico Bar and Barbecue na Świętego Antoniego 2 przez 4, też we Wrocławiu. Tam Mariusz organizuje takie spotkanie. Ja na pierwszym takim wydarzeniu byłem, bardzo fajna imprezka. Takie mniejsze spotkanie, bardziej kameralne, ale z jakimiś prelekcjami, z możliwością porozmawiania. Może to nie są prelekcje, bo ja też tam po prostu luźno przez 15-20 minut pogadałem sobie o swoim podejściu do linku, inne osoby poruszyły całkowicie inne tematy. Ktoś mówił wtedy, pamiętam o nieruchomościach na Cyprze, ktoś mówił o rolnictwie chyba, czy miał mówić o rolnictwie, a nie, nie pojawił się w końcu, już nie pamiętam, to już parę miesięcy temu było, ale myślę, że też warto się pojawić. Dzień wcześniej na tym wydarzeniu, jeżeli macie zamiar potem wbić na krypto Także tutaj takie dwa eventy. To jeszcze taka własna, mała reklama. Jeżeli chodzi o Luno aplikację, ja obiecałem Wam kiedyś wrzucić tutorial, jak to działa, więc napisałem na Twitterze taką tutaj instrukcję. Każdy z Was ma możliwość odebrania 50 euro w Bitcoinie. Trzeba oczywiście ściągnąć aplikację, zarejestrować się z linku, przejść proces KYC. Następnie w zakładce wallet otwieracie portfel euro, wpłacacie minimum 250 euro przy pomocy np. Revoluta, wymieniacie potem to euro na Bitcoina, no i potem dostajecie komunikat, że ten bonus Wam jest przyznany i po 30 dniach ten bonus możecie ze swojego portfela odebrać. Nie musicie w międzyczasie trzymać tych środków, możecie ponownie je wypłacić na swoje konto, zamienić do Stablecoina, zrobić z tym co chcecie. Ważne, żeby wyskoczyła Wam ta informacja, że ten bonus jest Wam przyznany. Nie wiem jak długo ta promocja będzie trwała, więc jeżeli ktoś chce tutaj te 50 euro zgarnąć, no to myślę, że warto się pospieszyć. Dobra, czas na altcoiny. Wiele osób podejrzewało wczoraj, że mój Twitter został schakowany, ponieważ rzuciłem tutaj takiego automatycznego tweeta z projektu kintom, ponieważ przeszedłem proces KYC, zdeponowałem tam środki pewne, no i liczę na to, że punkty, które zdobywam na razie tam na tej aplikacji. Przełożę się w przyszłości na airdrop. No jest to w 99% pewne. Dowiedziałem się tego właśnie również od Piotra Misiurka. On tutaj taki większy artykuł napisał, więc zachęcam do przeczytania tego. Czym jest Kinto, dlaczego ja tam wrzuciłem swoje środki i tak dalej. U Piotra tych informacji poszukajcie. Ja o tym więcej dzisiaj mówić nie będę. Dobra, kolejny temat. No to oczywiście mamy Data Lake projekt. Dlaczego o nim dzisiaj mówię? No bo poszła spora pompa. A ta pompka jest spowodowana tym że wchodzą oni w końcu na CEXA. Będą dostępni już od jutra, od 12 czasu UTC na giełdzie BitGet. Fajna giełda, wiecie, że korzystam. Jak ktoś z Was jeszcze nie ma tam konta, no to link macie w opisie pod każdym filmem do giełdy BitGet. Bardzo wielu z Was też te tej giełdy korzysta. Więc Data Lake wybrali swojego pierwszego CEXA, jest nim właśnie BitGet. No i w końcu można będzie taniej kupić ten token, No bo jak wiemy, on na razie jest dostępny tylko i wyłącznie po sieci LC20 na Ethereum, na Innisłapie, no teraz będziecie mieli możliwość zakupu go taniej nie wiem, 5 sztuk, 10 sztuk, 20 sztuk, a nie większej ilości, bo tak naprawdę przy mniejszej tej ilości te opłaty transakcyjne zżerały te przelewy, więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze się bardziej ten temat rozrusza. Kolejna sprawa to oczywiście IFI Finance. Wielu z Was oczywiście ten temat interesuje i dałem tutaj na Twitterze takie streszczenie. Wczorajszego Twitter Spacea, bo mieli oni Twitter space a, przedwczorajszego Twitter Spacea z Pipot Finance, bardzo fajny w ogóle projekt. Tutaj ten Pipot Finance, też ciekawostkę. No i nie będę Wam dzisiaj w, o wszystkim tym tutaj mówił. Możecie sobie to przeczytać na moim Twitterze. Mnie najbardziej zaciekawiło to. Na samym, samym końcu, ponad godzinę tego słuchałem i na samym końcu powiedzieli, bo padło pytanie właśnie o marketing, Powiedzieli, że są dogadani z bardzo dużymi kontami. Bardzo dużymi osobami ze świata krypto. Te, te osoby też inwestowały w ten projekt na samym początku i mają zamiar nie sprzedawać niby tych tokenów, tylko je gdzieś tam potem zastejkować. Wiemy na 100% o Sevo. On się przyznał do tego już na Twitterze. Z dużym prawdopodobieństwem jest w tym projekcie też Krypto oraz Krypto Wizard. Więc giganci na Twitterze ponad milion łącznie mają followersów. Łącznie z Sevo to chyba z półtora miliona, więc fajnie, że takie osoby w tym projekcie są. Więcej to tutaj możecie oczywiście sobie przeczytać. Pytacie się, gdzie to stake'ować? No na PIPOC można to wrzucić, owrapować, dostać PIFI. Tylko pamiętajcie, że tego nie możecie, znaczy możecie wrzucić i wyciągnąć to, tylko Wam się to nie będzie opłacało, jeżeli chcielibyście to w ciągu jednego dnia zrobić. Jeżeli już decydujecie się, tak jak ja, w pewnej części wrzucić te tokeny tutaj i je to poczytajcie dokładnie, jak to działa, żeby później nie było jakichś problemów. OK, co dalej? Your AI token, Wychodzili oni przez DaoMaker. Pisałem o tym kilka postów na swoim Twitterze. Kto chciał, mógł spróbować wbić się w DaoMaker, wylosować swój los i zainwestować w ten projekt. Ale jak ja się pochwaliłem, że dostałem tokeny, wyciągnąłem wkład, wyciągnąłem zysk z tego projektu, bo token był po 1 cent na DaoMaker, że doszedł do 12, spokojnie tutaj można było sprzedać. Więc przy tym unlocku, który dostałem, no to wkład wyciągnięty jeszcze zysk. I jeszcze zostało 85% tokenów. Jak ja o tym pisałem, ktoś się mógł zainteresować, to później dostaje się takie komentarze. O zobaczcie, zablokowałem pana, bo chyba gdzieś Darleya wyżej. A gdzie kupujesz te wczesne inwestycje? Bo o tym cisza na Twitterze. 99% polskich influ mówiło, że kupiło, podaje wykres po fakcie, ale nigdy przed. XD. I jeszcze 14 osób mu to polubiło, nie? Te 14 osób, jak to... I koniecznie kiedyś słyszałem, mówię, ma chyba bieda mental, bo pisałem o tym, można było spróbować się załapać, ale nie, lepiej potem narzekać, jak ktoś już się pochwalił wynikiem. Lepiej później płakać, narzekać, jako to influsom źli, jak my jesteśmy okropni, że my tylko się sukcesami dzielimy, a nie porażkami. No naprawdę ciężko w hoście, tak jak teraz to wygląda, mieć jakieś porażki. Ze wszystkich pre w których brałem udział przez ostatnie tygodnie, w jednym nie udało mi się koniec końców wyciągnąć wkładu z TGA, które dostałem. Wyszedłem chyba 15% na minus, tylko że mam jeszcze 90% tokenów do odebrania. Ło, wow, tragedia. No faktycznie powinienem się samymi porażkami chwalić, tylko za dużo ich nie ma po prostu ostatnio, bo jesteśmy w hoście. Jak ktoś tego nie widzi, ktoś tego nie rozumie, nie próbuje z różnych stron łapać tych opcji, no to nie, no faktycznie lepiej siedzieć, narzekać i mówić, jak to jest źle. I później są te statystyki, że 90% osób na rynku krypto traci. No sorry. Jak ktoś nie chce próbować zarabiać, to ja go do tego nie zmuszę. Zresztą nie muszę, bo to nie jest moja, że tak powiem, rola. Ktoś też mi zarzucił, a może to, co pokazujesz, to tylko Excel i ty w ogóle nic nie zarabiasz na tym rynku i tak dalej. Okej, okay. możesz nie wierzyć, że ja cokolwiek na tym rynku krypto zarabiam. Przecież nie jest moim zadaniem od tych 7 lat czy tam 6 na YouTube, przekonywać was, że ja mam jakieś kryptowaluty, że ja na tym cokolwiek zarobiłem. Że te kryptowaluty cokolwiek w moim życiu zmieniły. Nie muszę. Przecież ja od tych 6 lat to mówię tutaj do tej kamery, bo jestem masochistą, tak? Lubię poświęcać czas, lubię marnować czas, lubiłem się zwolnić z pracy, żeby w tym linku krypto tutaj siedzieć i okomywać was przez te wszystkie lata, że ja żadnej kryptowalut nie mam i to cały czas jestem na minusie. <laughs> no, ktoś jak tam myśli, jest takim ultra łosiem po prostu, jest, ma takie siano w głowie, no nie wiem, polecam wyłączyć TVP, polecam wyłączyć POSA, TVN wywalić telewizor do śmietnika i zacząć samodzielnie myśleć. Naprawdę, mózg przeprany wiele osób ma. Najlepszy mój ostatnio wpis, to był ten wpis tutaj mm, z, komentarzem do, z komentarzem do filmu od Dzikiego Trenera, wyjście Polski z Unii Europejskiej. No to tutaj się działo w komentarzach, to jest po prostu wisienka na torcie. Jak macie za dużo czasu na ubikacji w domu, to polecam sobie te komentarze prześledzić. Naprawdę. Dobra, dwa, trzy ostatnie tematy króciutkie. DAO Maker wchodzi w Solane. Widzą, jaki jest hype teraz na Solane, widzą, ile tam pieniędzy płynie, jak zbiórki wyglądają na Solanie, więc oni też się otwierają na ten rynek. Ja, jak wiecie, jestem przeciwnikiem Solany. Dlaczego? Bo technologiczny ten projekt się niesamowicie. Miał ogromne problemy, ponownie się po roku prawie zawiesił, znowu super taki blockchain. Tylko, że ulica i pieniądze mają to gdzieś. Solana jest łatwa do obsługi, solana jest szybka, solana jest tania, więc to, że tam czasem nie działa po parę godzin, że raz na jakiś czas się blockchain zawiesza, to nieważne, rynek to ignoruje. Rozumiem to. Po czasie to rozumiem. Wiem, że ludzie w większości mają wywalone na takie rzeczy. Kamil, nie jesteśmy tutaj dla technologii. No ja trochę jestem, trochę nie jestem, więc solana nigdy po drodze mi nie była. Nie mówię, że nie mam portfelu do Solany, bo go posiadam. Jakieś tam dosłownie grosze na opłaty transakcyjne też posiadam, bo bierałem udział w presale'u, jednym na Solanie i ten presale okazał się kamem, jak się okazało. Więc jakby ja z Solaną mam tylko jedno i bardzo słabe przeżycie, kasa poszła w piach niestety. Zobaczymy jak DAO Maker teraz do tego tematu podejdzie, no ja z nich korzystam ile się da, bo naprawdę robią dobre wyniki, więc jeżeli trzeba będzie się w ten ekosystem wbić przez nich jakoś, no to po prostu to zrobię. Co do Piotra Misurka jeszcze to dzisiaj wrzucił świeżutko taki post. Kojarzycie granty Gitcoina na Solance jest coś podobnego, właśnie trwa pierwsza runda. Więc też możecie tutaj więcej o tym poczytać. I na koniec BitGet rusza ze swoim tokenem BWB albo BWB. Jest to token ekosystemu Bitget Wallet. Oni mają swój w pełni zdecentralizowany portfel, tak jak Metamask na przykład. Mają ten swój BitGet Wallet, no i będą tworzyli tam token. 5% z miliarda tokenów z całkowitej podaży będzie rozdane ludziom właśnie w formie airdropa. I tutaj na dole, na tej stronie, ja wam wrzucę link do tej strony poniżej. Macie aktywności, które możecie wykonać, żeby po prostu ponabijać sobie te punkty, a te punkty będą później przemienione na tokeny BWB. Więc, jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, no to oczywiście zachęcam do założenia sobie tego Bitget Walletu. Tam punkty dostajecie za słapy, za wolumen, za zaproszenie innych do tej aplikacji, i tak dalej, i tak dalej, więc możecie te punkty sobie nabijać. A te punkty, tak jak powiedziałem, później będą zamieniane na tokeny. Dobra, tyle z mojej strony. Przypominam tylko, dodałem film o tonczeniu. Te projekty, które tam pokazałem, wam, no niektóre tyle już fajne wyniki porobiły. Ja dwa mamy. kolejne jeszcze skupiłem, jeden był na poziomie. 5 tysięcy market cap, drugi chyba 15, na jednym jest chyba razy 6, na tym mniejszy, na drugim razy 2, więc no dzieje się tam naprawdę dużo na tym tączeniu, a tak jak Wam mówiłem na tamtym filmie, będzie się działo jeszcze więcej. Wypatrujcie projektów, które robią albo mają w planie robić coś konkretnego, jakieś fajne narzędzia, bo one będą rosły na tączenie bardzo, ale to bardzo mocno. Wbijcie sobie na ten raffle, na launchpady i tam wyszukujcie projektów, które się. Pożom, które zbierają środki, bo one naprawdę będą robiły wyniki. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego dłuższego dzisiaj materiału. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie dużo łapek w górę, zostawcie subskrypcję, podajcie ten film dalej i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!